Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku FIFA Kariera Zawodnika. No po długiej przerwie miały być odcinki teraz regularnie, ale no nie wyszło coś znowu, bo brak po prostu czasu na montowanie tych materiałów. Ale teraz naprawdę już powracamy i naprawdę będą regularnie odcinki ze FIFA, ze DC Universe i z innych gier, więc możecie już się nie obawiać, będą materiały. Trochę zaniedbałem kanał ostatnio, ale naprawdę było brak czasu. Dużo innych rzeczy właśnie prywatnych miałem do załatwienia. No i po prostu nie wyrobiłem się z montowaniem filmów. Ale tak jak mówiłem, już wracamy. Tutaj mieliśmy ofertę z PSG, ale musimy to odrzucić, ponieważ zostajemy do Atletico. Znaczy zostajemy w Atletico do końca sezonu. Musimy tutaj załatwić wszystko, co mamy do załatwienia. No i przechodzimy dalej do spotkania, które będzie już teraz. Jeszcze nie ma tu żadnych tutaj ofert innych klubów pokazanych. Gramy z Real Sociedad na Estadio Vicente Calderon. Jesteśmy wciąż w pogoni za Valencią i musimy po prostu wygrywać dużo tych spotkań. Nie możemy po prostu zaniedbać ani jednego spotkania w Lidze Hiszpańskiej. Musimy wszystko wygrywać. No trochę tych punktów jeszcze tracimy, ale mamy trzecią pozycję. Więc jest dobrze. Gonimy Walencję. Myślę, że Walencja gdzieś straci punkty. I jeszcze w tym miesiącu mamy spotkanie z Barceloną. Chyba dwa razy z Barceloną. I z Walencją, więc musimy grać do ostatniej minuty w tych spotkaniach i walczyć o każdą bramkę, by zdobyć trzy punkty, bo naprawdę będą to bardzo prestiżowe spotkania, które dużo wniosą do tabeli. Więc musimy się jak najbardziej starać. No pierwszej połowy 0-0. 67 minuta. Bruza Danatel. Piękna pozycja i mamy brameczkę. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobywa Bruza Danatel. No ładnie to wyszło. Tutaj ładnie Bruz miał czyste pole. Tutaj zeszłem do tego na lewą stronę i na prawą stronę brameczki uderzyłem piłeczkę. Trochę bramkarz zmylony. Chyba to musnął rękawicą. Musnął to? Tak, odbiło mu się to od ręki. No ale 1-0 do Donatella. Bramkarz musiał to puścić, bo jakże inaczej. 68 minuta. Brameczka dla naszej drużyny. No i 89 minuta. Chyba spotkanie się już zakończy, ale jeszcze podaję do Brusa Donatella. Trochę to było takie niezbyt fajne, no. Ale Bruce leci z piłką. Jeszcze zwód. Podanie do Griezmana. Czyli Griezmann to wykorzystał. Wykorzystał. 20 asysta. 20 asysta. Więc jak najbardziej pozytywnie w tym spotkaniu. 20 asysta. Udało nam się na pewno zrobić jakieś wyzwanie. I może jakiś overall wpadnie, ale chociaż wątpię w to, bo jedno wyzwanie z asystami nam chyba overalla nie dźwignie, ale tutaj ładnie, ładnie z wodem zrobiłem tych obrońców i fajnie to wyszło. No, Griezmann również ładnie to wykończył. No, również tam na prawą stronę brameczki. No i Griezmann i Adenatel bohaterami tego spotkania. I spotkanie kończy się wynikiem 2-0. Kolejne 3 punkty dla Atletico. Gonimy Walencję i przechodzimy do głównego menu, gdzie mamy ofertę z Napoli. Niestety musimy ją odrzucić. Rewanż z Villarreal. Pewnie nie zagramy tego. Treningu nie robię, ale i tak symulacja. No niestety, lipa. Ale wygrywamy 2-1, więc przechodzimy dalej. Zaraz zobaczymy ogólnie tabelę i z kim tam będziemy grać potem. Oferta dla mnie. Southampton, no nie żartujcie sobie, taki drużyny bym nie przeszedł. No jakiś prestiż musi być. Kalendarz, no. Athletic Bilbao. I patrzcie, Barcelona, Valencia. Tamta drużyna, nie pamiętam jak się nazywała. Real Vallecano, czy coś takiego chyba. I Barcelona jeszcze pod ostatnie okienko transferowe, ostatni dzień okienka transferowego, również z Barceloną gramy. No i tutaj mamy pierwsze spotkanie z Barceloną. Nie wiem, czy to nie jest już ostatnia. Tak, to jest chyba ostatnie spotkanie kolejek
przedrewanżowych, czy jak to nazwać, no połowa sezonu, ostatnie spotkanie, nie? Potem rewanże będą. No i widzieliście, Barcelona również ma no, dobrą pozycję w lidze, ale nie możemy tego przegrać, bo jak to przegramy, stracimy punkty do Walencji, a Barcelona będzie nas gonić. Więc gramy o wszystko. No może nie o wszystko, ale gramy o 3 punkty, które polepszą nasze rozstawienie w tabeli Ligi Hiszpańskiej, które brudzą do nas, miał świetne uderzenie, taka bomba z daleka. Ale bramkarz Barcelony nie jest taki słaby, żeby to puścić, no niestety, ale byłoby widowiskowo. Tutaj Adonatel po rykoszecie, bramkarz to piąskuje, jeszcze wybicie Barcelony, 43 minuta, kolejny rzut rożny. Bruce Adonatel, co zrobi, będzie dośrodkowanie, trochę trików, zejście do pola karnego, wrzutka słaba. To było straszne, proszę Państwa, to było straszne, naprawdę. Mogło być to lepiej rozegrane. To jeszcze Atletico do Brusa Donatella, Brusa Donatella z główki, ale nad bramką, no niestety zabrakło kilku centymetrów. Do pierwszej połowy 0-0, 55 minuta, będzie dośrodkowanie, Brus Adonatel. Nie wiem, czy ten to wybił, ale jeszcze podanie do Brusa i Brus z pierwszej piłki, mamy bramkę, mamy tą ważną bramkę w tym spotkaniu. 57 minuta, Bruce Adonatel zdobywa brameczkę z uderzenia z pierwszej piłki. Naprawdę było to w miarę widowiskowe. Tutaj patrzcie, ładnie drużyna z Madrytu rozegrała tą sytuację. Podanie do Bruce'a Adonatela było naprawdę precyzyjnie. Bruce Adonatel świetnie posyła piłeczkę do siatki przeciwnika. No i przechodzimy do kolejnego ciekawego skrótu. 89 minuta. Tutaj była jeszcze taka próba dośrodkowania, ale co najważniejsze, 2 minuty doliczone, jeszcze długie podanie do Griezmana. Griezmann do, nie wiem do kogo to było, Bruce Adonatel gdzieś tam z tyłu był, ale co jest, rzut karny? Zobaczcie, sam nie wiem co mi się porobiło. Jeszcze zmiana. Ta zmiana w ogóle mnie zdezorientowała, co to w ogóle się stało na tych boiskach. No kurde. No tak, rzut karny, ale patrz, ani powtórki nie było, jak ten rzut karny, czy był spowodowany. Jak on to strzelił? Co to się porobiło? Ale bug FIFA, ale się zbugowała FIFA. Nie, ja chcę powtórkę zobaczyć tego. Jak on to strzelił? Co ten bramkarz zrobił? No nie, no, masakra, nie? Niezłe, niezłe. Jeszcze samo buja mu to zaliczyło, no fajnie. Naprawdę FIFA zaskakuje. Ale bramkarz no tak się zbugował, możliwie. No i tak by to nie zmieniło losu spotkania, bo to było po prostu w ostatniej chwili spotkania, ten rzut karny. Więc jakby to obronił nawet, to i tak wygralibyśmy to. Ale ten bug naprawdę rozśmieszył mnie. Bramkarz stał, piłka między nogami mu się zaplątała i to sobie wbił do swojej bramki. Jeszcze była tutaj oferta z Leverkusen, ciekawa, ale niestety musimy ją odrzucić. No bo zostajemy w Atletico, tak jak mówiłem, więc wszystkie oferty odrzucamy. A tutaj symulacja z Bilbao 1-1. Mi to pasuje, może być. W rewanżu wygramy i przejdziemy dalej. Jakoś ostatnio w tym Copa de España nie występowałem, więc trochę lipa. Zapiszemy sobie tutaj FIFA, żeby potem nic złego nam się nie stało, żeby nam nie utraciło tych spotkań. No i przechodzimy do spotkania bardzo ważnego. Do spotkania, które może zadecydować o tym mistrzostwie Ligi Hiszpańskiej. Spotkanie z Walencją, z drużyną, która jest na pierwszej lokacie Ligi BBWA. 47 punktów, my 42. Jak wygramy, będziemy tracić tylko 2 punkty do lidera, więc musimy tą Walencję oklepać dzisiaj i wygrać. Bo 2 punkty, jak już odrobiliśmy taką dużą stratę,
To naprawdę jest to duży wyczyn. Aby nie traciliśmy tych punktów z początku sezonu, bylibyśmy na pierwszej lokacie, to jest pewne, ale głupie remisy, głupie przegrane. No trochę tego było, no ale teraz idziemy na pełnej. Idziemy, wygrywamy wszystko praktycznie i walczymy. Tutaj było groźnie, ale obrona Atletico sobie poradziła. Tutaj Bruce Adnatel, 20 minuta. Bruce Adnatel, zejście do środka, uderzenie, ale bramkarz Walencji pięknie to wyłapał. No szkoda, że tak pięknie to wyłapał. Byłaby świetna brameczka, bo to leciało prosto w okienko, tak to widziałem. Rzut rożny w 30 minucie. Podanie do Bruce'a Donatella, będzie uderzenie, ale niestety zablokowane. Bramkarz Walencji łapie piłkę. Wybija ją daleko, daleko. No i mamy 45 minutę. Bruce'a Donatel tutaj na lewej stronie boiska. Schodzi do pola karnego. Uderzenie, znowu po rykoszecie, ale potężna bomba to była. Mamy rzut rożny. Podanie do Bruce'a. Rozegramy to jakoś, nie wiem, taktycznie. Było ciekawie. Jeszcze poprawka. Ale bramkarz Walencji wszystko łapie. Niestety brakuje szczęścia w tym spotkaniu dla Atletico, ale myślę, że druga połowa będzie kluczowa dla naszej drużyny. No i przechodzimy do 78 minuty, gdzie Bruce Adnatel prowadzi rajd. Walczy tutaj i będzie podanie. Jest! Griezmann. Ten duet zdobywa bramkę. Bruce i Griezmann. Piękne podanie. Wiedziałem, że jak podam w tej sytuacji, to będzie bramka, bo samemu bym nic tutaj nie ugrał. Ale Griezmann tak pięknie wyszedł na czystą pozycję. Patrzcie, tu dwóch obrońców praktycznie nic by nie zrobiło, ale ładnie to uderzył ze wślizgu. No bo mógłby po prostu się nie zmieścić z tą piłką, jakby był inaczej ustawiony. Ale bramkarz świetnie był zmylony. Rzucił się kompletnie nie w tą stronę, co powinien. I dzięki temu zdobywamy brameczkę. Dzięki temu prowadzimy. No, świetnie. 81 minuta i już 93 minuty doliczone. I jeszcze tutaj żółta kartka dla Thiago. Nie wiem za co. Za coś może tam była jakiś, kurde, poprzedni faul. Ale mniejsza z tym, jeszcze Walencja przy piłce, jeszcze wykonali rzut rożny, znaczy rzut wolny, przepraszam za pomyłkę. No i sędzia kończy to spotkanie. Wygrywamy 1-0 po naprawdę ciężkim spotkaniu. Ocena meczowa 7-3. W miarę ok, jak na takie prestiżowe spotkanie. Real Madrid przegrał, patrzcie, więc Real traci punkty. My awansujemy, mamy chyba tyle samo punktów co Real Madrid, zaraz zobaczymy tabelę. Tabele Copa de España, tutaj Chelsea, Puchar Mistrzów, gramy z City, taka ciekawostka. Mamy 45 punktów, tracimy do Walencji 1 punkt, Real traci do nas 1 punkt. Więc bardzo ciasno teraz będzie w tabeli, ale walczymy o wszystko. Tutaj cele nie udało się tych stosunek bramek zrobić, ale niestety. Jeszcze oferta transferowa od Sevilla, ale odrzucamy. No i to było na tyle w tym spotkaniu, w tym odcinku. Dzięki wszystkim za uwagę. Myślę, że odcinek Wam się podobał i wracamy na pełnej. Teraz naprawdę odcinki będą bardzo często. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.